Cześć wszystkim, znowu PON 7, przeciąg świątyni złych żywiołów. Poczytałem coś na internecie. Mugo dopiero na czwartym poziomie dostanie swojego zwierzęcego towarzysza. Więc na razie nie ma problemu, wszystko jest, póki co jest jeszcze ok. Dobra. Zachowajmy ten zwarty szyk. Domyślam się, że w okolicy będą jacyś niezmili ludzie do załatwienia. Dobra, Mugo. Czy tutaj mamy jakieś... Dobrze. Nic nie znaleziono. Dobra. Teraz coś znaleźliśmy. Dobra, co my tu mamy? Mamy strażnika, zabójca, przywódcę zabójców. Lavos, użyjmy twojego czaru uśpienia. Dobrze. Ciekawe, jak dużo uda się ich uśpić. Jednego. To wycofaj się poza ich zasięg strzału. Oczywiście. Dobra. Elmo. Właśnie. Jak. Małe doświadczenie, bo jeżeli teraz mu kliknę, to on po prostu zakończy od razu turę, a jeżeli wykonam ofensywną akcję pojedynczego ataku, dobra, to mogę coś jeszcze zrobić, na przykład się wycofać. Na pierwszych poziomach pojedynczy atak nie ma żadnej różnicy od akcji pełnego ataku. Na późniejszych będzie miało znaczenie, kiedy wojownicy będą mieli już dodatkowe ataki. A na razie Elmo niech trzyma tutaj. O, mają barbarzyńcę, który odpalił szał. Dobra, Anti. Możemy użyć twojego oplątania. Kurczę, jaki to ma zasięg. Bez sensu. Nigdy tego nie będę mógł w stanie użyć, ponieważ zawsze ma za duży zasięg. Muszę to wywalić. Ale póki co możemy przywołać sojusznika natury, na przykład, nie wiem. Małą żmiją. Dobra, lajcik. Zastanawiam się, chyba chcemy najpierw strzelić, ponieważ za chwilę oni do nas podbiegną wszyscy. I tak, może podejść tutaj i strzelisz do tamtego zabójcy. Dobrze. Natychmiast. Okej, za 4 PW. Dobra, tobie na szczęście daliśmy kuszę. Może się do czegoś przydasz. Aczkolwiek musisz ją najpierw załadować. Więc w tej turze nic nie zrobisz więcej. O nie, żmijo! Ma już poważne rany, nie! Dobra. Zobaczmy, Mugo, spróbuj wykonać szybki strzał. To powinno dać ci 2 ataki. I zobacz, na ile ci się uda w niego trafić. Ok, jeden strzał trafiłeś. Tylko mam pytanie, czy masz minus 4k? A tak, bo on jest w zwarciu ze żmiją. Więc mogłem może strzelać do kogoś innego, ale za późno. Dobra. So, pytanie. Czy możesz się przemieścić bliżej? Nie. Wygląda na to, że nie ma żadnej opcji, żebyś podszedł w zasięg jego ataku. Dobra, czy masz jakieś... Nie dałem ci nic do strzelania. Trudno. Twoja włócznia z jakiegoś powodu ma dosyć mały zasięg. Myślałem, że jak dam ci włócznię, to będziesz mógł w stanie atakować z drugiego rzędu, ale nie. Dobra, poczekaj tutaj, czy coś się wydarzy. Nie, żmija! Dobra, Lawosik. Chyba czas zająć się
czarami. Dobrze. Dobra, w kogo chcemy strzelić? Czar, magiczny pocisk. Masz tylko jeden? Okej. Okay. Spróbuj do niego strzelić, zobaczymy, czy to go zdejmie. Nie. Jakie to zadaje obrażenia? K4? K4 plus 1. Dobra, Lawosik, czekaj tutaj. Dobra, wykonajmy ponownie pojedynczy atak. Jeżeli go zdejmiemy tym atakiem, to Elmo może się jeszcze poruszyć. Idealnie. Możesz na przykład, nie wiem, tutaj podejść do gościa. Dobra. 19 PW. Topór dwuręczny. Chcemy to ściągnąć potem od niego. Dobra, druidzie. Możesz rzucić stworzenie płomienia, albo możesz przywołać monstrualnego szczura, który oflankuje barbarzyńcę. Zróbmy tak. Dobra. Teraz tak, ty możesz uszczelić tego zabójcę. Albo i nie. Ty możesz spróbować ustrzelić tego zabójcę. Oczywiście. Tak lepiej. Dobra, mogę podejść tutaj jak blisko możesz. Jak sobie życzysz. Dobra, z jakiegoś powodu wyłączył się podwójny strzał, ale to w sumie nie ma problemu. Pytanie, czy Soul masz szarżę na kogoś? Ruszam. Wymaga prostej linii, nie masz nikogo szarżować. To może spróbuj jego zaatakować. A, nieźle, jednym strzałem. Dobra. Lawos, raczej twoje szanse na osiągnięcie czegokolwiek są małe, więc po prostu czekaj. Elmo, czy to jest wystarczająca odległość do szarży, czy jesteś za blisko? Dobra. Możesz zaszarżować go, okej. No to szarżuj. Dobra, szczur kogoś dziabnął. Anti... A nie mamy za dużo dla ciebie do roboty już. Podejdź tutaj na wszelki wypadek. Tak jest. Dobra, Light, podejdź tutaj, może kogoś uleczysz w następnej turze, a może nawet w tej, co? Ruszam. Nie możesz, dobra. Ty, Łotrzyku, wiecie co już? Nigdy nie zapamiętam jego imienia, po prostu będę mówił Łotrzyk i tyle. Zresztą i tak jest bardzo mało ważny. Dobra. Czy ty mógłbyś się przejść? Mógłbyś. Tylko jak zmienisz broń na swój krótki miecz plus jeden, w następnej turze możesz ich oflankować. Oczywiście. Albo mógłbyś. Jesteś zablokowany. Dobra. Dobra, Mugo. Nie marnujmy strzał. Z jakiegoś powodu nie mogę dobrej pozycji zająć do ataku żadnej, ale muszę się tylko przemieścić. Dobra, poczekaj, aż coś tutaj umrze. Jakiś wilk albo jakiś szczur. Lawos, mech. Elmo. Ciachnij go po prostu. Dobra, coś tu nam zniknęło. A, to chyba przywołana żmija, która była już martwa, zniknęła.
Dobra, pytanie. Jak sobie życzysz? Nie chciałem tego zrobić. Ale trudno. Jak sobie życzysz? Dobra, nieważne. Wygraliśmy 270 punktów doświadczenia i awansowaliśmy o poziom. Moment, czy tutaj ktoś śpi? Tak. Tak, uśpiliśmy przecież innego gościa. Ofensywne i dobicie randego. Dobra. 60 punktów, łatwe. Właśnie, co robi dobicie rannego? Chyba nie muszę za bardzo tłumaczyć, to jest szybki opis. Generalnie zadajemy krytyka pewnego, a nawet jeżeli cel przeżyje tego krytyka, to musi wykonać rzut odpory na wytrzymałość albo umrze z miejsca. Dobra. Ciekawe rzeczy. Zajmijmy się może najpierw awansami. Wbijamy trzeci poziom. Ciekawe, czy to oznacza, że dostaniemy atut nowy. Nie pamiętam, na których poziomach były nowe atuty. Nie jest, na trzecim. Dobra, tobie chcieliśmy większe rozpłatanie. Ulepszone rozpłatanie? Nie, w ogóle chcieliśmy rozpłatanie tobie wziąć. Rozpłatanie. Cyk. Dobra, i tak, ten gość chyba miał topór. Mam nadzieję, że nikt go nam nie zabierze. Dokładnie, tego szukaliśmy. Zbroja barbarzyńców. No chyba nie są zbyt warte dużo rzeczy. Dobra. Ma nadal zasięg 0, ale ma dużo fajniejsze obrażenia. 1K12. Więc jakbyśmy znaleźli może miecz dwuręczny, to też byłaby fajna opcja, ale... Jak rozkażesz. Topór też nie jest zły. Dobra. To co przerwaliśmy, level upy. Mugołowca. Więc tak, rzeczy, które nam się przydadzą. Przeszukiwanie, spostrzegawczość, leczenie, koncentracja, nasłuchiwanie. I jakieś inne rzeczy, których nigdy raczej nie użyję. Dobra, atuty. Tobie chcieliśmy dać ten precyzyjny strzał. Możemy również wziąć ulubioną broń, długi łuk pewnie. Tylko tak, moment. Ulubiona broń. Krótka buława, Morgenstern. Długi miecz. Pytanie, czy jest długi łuk? Jest długi łuk i... Nie ma rozróżnienia na długi łuk zwykły i długi łuk... jak to się mówiło? Zapomniałem. W każdym razie pewnie prędzej czy później weźmiemy, ale na razie bierzemy to, co chcieliśmy, czyli precyzyjny strzał. Dokładnie. Potrafisz bardzo dobrze celować i planować podczas walki w bronią dystansową. Super. Chyba znaleźli przejście. Tak, wcześniej chyba tego nie było. Dobra, ty, druidzie. Leczenie, koncentracja, czaroznawstwo. Przedzieranie się. Sztuka przetrwania też. Już kompletnie nie wiem, do czego ta sztuka przetrwania może robić. Pewnie wiem, że można użyć tropienia i to daje jakieś wskazówki, coś znajduje. Zresztą to użyliśmy nawet w poprzedniej walce. Dobra. Co tobie możemy dać?
Mocna budowa. Okej, okay. Jeżeli chcemy go robić pod zmiennokształtnego, to może być niezłe. Potężny atak też może się przydać. Sprawność bojowa też jest całkiem fajne. Sprawność bojowa daje dodatkowe ataki, z tego co pamiętam. Właśnie, mamy coś takiego jak pomoc. Zapomniałem o tym. Tutaj mamy wszystkie rzeczy, jakie mogą nas interesować. Na przykład atuty. Sprawność bojowa. Kiedy wykonujesz atak albo pełny atak w walce wręcz, możesz odjąć do 5 punktów swojego ataku i dodać te punkty jako premię za uniki do KP. Okej, to jest coś innego niż myślałem. Dobra, co jeszcze masz ciekawego? O, zmysł walki, to jest to, co o czym mówiłem. Potrafisz szybko, wielokrotnie reagować na luki w obronie. To daje dodatkowe ataki of opportunities, czyli ataki, zapomniałem jak to nazwać. Uniki też może się przydać. Właśnie, czy ulubioną broń możemy wziąć jakąś broń, nazwijmy to zwierzęcą? Nie wydaje mi się, chociaż może walka bez broni to by było. Na razie nie. Nie mam za bardzo pomysłu, co mu dać. Dajmy mu może uniki. Zakładam, że jako w formie zwierzęcej nie będzie miał zbyt dużo KP, to może mu się przydać. Dobra, light. Umiejętności najważniejsze. Co tobie możemy dać? Możemy dać ci ulubioną broń w kuszę, żebyś mógł lepiej strzelać. Możemy też może... Powinien być jakiś atut, który pozwala ci czarować w zbroi. Że zmniejsza karę zbroi do czarowania. To może... Muszę to poszukać, gdzie to się znajduje. Nie pamiętam, jak się to nazywało. Czarowanie w zbroi? Okej, nie znajduję nic takiego. Może to jest tylko... w Neverwinter Nights, a może to po prostu trzeba robić jako zaklęcia bez gestów. No nie wiem. W takim razie po prostu mu wezmę ulubioną broń, lekką kuszę. Ulubiona broń, lekka kusza. I też nam to trochę pomoże. Dobra, zaklęcia. Dostajemy jakieś zaklęcia. Dobra, to byłyby wszystkie możliwe sztuczki. Natomiast pierwszego poziomu... Nie wiem, co tu za bardzo potrzebujemy. Uśpienie jest całkiem spoko, ale to niedługo przestanie się opłacać, bo... na ograniczenia poziomowe. Szybki odwrót. Mniejszy zamęt też brzmi spoko. Przełamanie strachu. Może to się na przyszłość może przydać.
Dobra, wezmę przełamanie strachu. Może kiedyś się przyda. Na razie planuję głównie go używać do leczenia. Dobra. Ty, Lavos, dalej czarodziej. Nie chcę nawet patrzeć. Po prostu dam wszystko to, co zazwyczaj masz. Dobra, i atuty. Właśnie, Lavosowi możemy dać coś takiego jak wytwarzanie... Ważenie mikstur. Nie wiem, dlaczego to jest na złoto zaznaczone. Żeby mu dać ważenie mikstur albo wytwarzanie magicznych przedmiotów. Możesz tworzyć bardzo wiele różnych magicznych przedmiotów, takich jak rękawice zręczności albo pył niewidzialności. Możemy też brać spisanie czaru. Gdzie to się znajduje? Nie widzę. Nie widzę spisania zwoju. Dobra, nie mogę tego znaleźć, więc nie wiem. Możemy wziąć stworzenie cudownej rzeczy, może na przyszłość się to przyda. Nie wiem, zobaczymy. Te inne atuty maga jakoś mnie za bardzo nie interesują. Dobra, w każdym razie też dostajesz zaklęcia poziomu 2, możesz się coś nauczyć. Przede wszystkim chcę coś z przywoływania, czyli powinna to być kwasowa strzała Melfa. A, to jest sprowadzanie. Okej, co z wywoływania jest na drugim przy... Wywoływanie powiew wiatru. Mech. Wywoływanie roztrzaskanie. Drgania dźwiękowe zadają obrażenia żywiołakom ziemi. Serio? Takie słabe zaklęcia są na drugim poziomie? Czary. Czarodziej poziom 2. Roztrzaskanie. Ogłaszający hałas uszkodza żywiołaki ziemi. Takim istotom zadaje 1k6 obrażeń od dźwięku na poziom rzucającego. Rzut obrony na woli. Serio? Bardzo, bardzo okazjonalny czar. Dobra. W każdym razie wezmę kwasową strzałę Melfa. To jeden z ulubieńszych czarów. Możemy coś wziąć, jakieś buffy. Kocia zwinność na przykład, lisia przebiegłość, majestat orła, czy jest siła byka? Jest siła byka. To brzmi całkiem spoko. Możemy wziąć jakąś niewidzialność? Albo zobaczenie niewidzialnego. Dobra, może jakieś crowd control jest ciekawe. W sumie to przerażenie, ale to też jest ograniczenie, bo
wzbudzają panikę istot o kostce wytrzymałości do 6. W pewnym momencie to przestanie działać. A weźmy. Dobra. Weźmy, dajmy wam nowe zaklęcia. Tak, ty na pewno chcę, żebyś wziął kwasową strzałę Melfa. To przerażenie może też się do czegoś przydać. Dobrze. Wywalę to oplątanie, bo jednak się mało to przydaje. Weźmy przywołanie sojusznika, bo to w przyszłości powinno jakieś dobre, lepsze potwory przyzywać. Dobra, z drugiego poziomu weźmy lepsze leczenie. Jeżeli masz coś takiego. Mniejsze przywrócenie. Nie. Nie ma na drugim poziomie żadnego lepszego leczenia. Dobra, to wezmę dodatkowe leczenie lekkich ran zamiast tego płomienia i zobaczmy, co z drugiego poziomu, co możemy ciekawego wziąć. Siłę byka ty możesz wziąć za to. Korowa skóra brzmi spoko. Ale może coś innego masz ciekawego. Dobra, weźmy korową skórę. Chociaż to chyba tylko na siebie może rzucić, co? Czary. Druid poziom 2. Korowa skóra. O nie, na kogokolwiek może rzucić. Okej, to może się przydać. Dobra, poza tym nikt nie potrzebuje nic więcej. Dobra, pozbierajmy graty w takim razie. Ruszam! Pozbierajmy bronie, bo mogą się przydać na sprzedaż. Zbroje skórzane, nie wiem ile są, czy są coś warte. Jestem zbytnio obciążony. Mam zbyt ciężki ekwipunek. Ruszam. Tak jest. Dobra. Zardzewiałych mieczy nie będziemy zbierać. Jak rozkażesz. Tak jest. Dobrze. No, kilka walk i się naprawdę tutaj obłowimy. Tak jest. Dobrze. Momencik. Przesuńcie się trochę. Dobrze. Ruszam. Dobra, Elmo, może tobie damy jakieś graty do wzięcia. Dobra. Nie, z jakiegoś powodu nie możesz nic podejmować. Tak jest. Dobra, weźmy to, dajmy Elmo. W ten sposób. Zobaczymy, ile są warte. Dobra, na razie to tyle. Z boską wolą. Musimy się trochę podleczyć, zanim ruszymy dalej. Dobra, ty powinieneś mieć dodatkowe zaklęcia. A ty nie masz już... Oczywiście. ...za bardzo. Jak sobie życzysz. Dobrze. Dobra. Tak, ustawmy się w miarę obronnie i odpocznijmy. Tutaj może nas coś zaatakować, jeżeli tutaj będziemy odpoczywać, ale dobra, ale było warto.
Dobra, opisujmy, zapisujmy często. Idziemy dalej zwiedzać. Dobra. Tam odkryliśmy jakieś ukryte przejście. Nie wiem, czy chcę go otwierać. Może zobaczmy. Okej. Nas na zewnątrz wyprowadziło. Obawiam się, że tutaj możemy być ponownie zaatakowani przez żaby. Spokojnie. Dobra. Zobaczmy, co tutaj będzie, jak tędy wejdziemy. Ruszam. Pająki. Od razu jeden rzucił się na Lavosa. I Lavos rusza się pierwszy. Dobra, mam nadzieję, że będę w stanie go ubić szybko. Więc Lavos, weź sztylet jadu. Go po prostu spróbuj dźgnąć. Dobra, Elmo, szarża. Dobra. Oczywiście. Dobra, czy ty też jego możesz zaszarżować? To jest akcja całorundowa, ofensywne szarża, nie. Dobra, oflankujesz go w następnej turze. A, zapomniałem wilka wyleczyć, ale powinien być okej. Dobra, czy ty możesz go zaszarżować w taki sposób? Tak jest. Okej, może. Ładnie. Dobra, Lavos. Nie wziąłem spowolnienia trucizny. Na razie nie widzę, żeby cokolwiek ci zrobiło. Ale w przyszłości będzie ci zjadać statystyki to. Więc możliwe, że na przyszłość weźmiemy spowolnienie trucizny albo przywrócenie dla druida. Ale na razie to już trochę za późno. Dobra, łotrzyku. Oczywiście. Niewłaściwe działanie, to trzeba otworzyć. Oczywiście. Dobra. Do usług. O, patrz, a ja dostaję tylko połowę. Jak sobie życzysz? Dobra. Jakieś kolejne zwoje dostaliśmy i magiczne mikstury. Zwoje Bart odczyta, a mikstury, kurczę, nie wiem, czy je wszystkie trzeba identyfikować. Czy nie ma jakiegoś lepszego sposobu na ich identyfikowanie? Niż tylko czarem identyfikacji. Ty na pewno możesz użyć czytanie magii. Co właściwie wykrycie magii robi? Tak, Lavos, utraciłeś siłę, ale żyjesz i trucizna minęła, więc to nie będzie. Utrata siły w niczym ci nie przeszkadza. Dobra, Bart, poziom 0, wykrycie magii. Im dłużej badasz wybrany przedmiot lub czar, przedmiot lub obszar, tym więcej informacji uda ci się zdobyć. Okej, a czytanie magii? Okej. Ruszam. Zbadajmy te nowe zwoje. Co one robią? Ruszam. Stwój promień, zwój promienia osłabienia. Zwój zaoroczenia zwierzęcia. To chyba ty powinieneś móc się nauczyć. Albo i nie.
Nie, to rzuca zaklęcie. Nie wiem, jak go zrobić, żeby się nauczył. Może to nie jest coś, co on jest w stanie się nauczyć. Dobra, zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Dobrze. Leczenie lekkich ran. Dobra, to może być rzeczywiście kapłańskie zaklęcie. Może jak znajdziemy jakieś, które będzie czarodziejskie, to może w końcu uda się coś rzucić. Dobra, Lavos, tak. Dużo ty tej siły straciłeś? Niedużo. Może kiedyś ci ją przywrócimy. Nie jestem pewien, na jakich zasadach utracone cechy od trucizny naturalnie powracają. Czy one robią to same z czasem, czy nie. Dobra. Co my tutaj mamy? Wielki wąż. Się trochę odsuń. Mógł go podejść tak, żebyś miał... cofnął się, już go nie widzę. Dobra, ty weź kuszę. Mógł go... Nie ty. Stawmy się tak, żeby widzieć tego węża. Może tak, jeżeli ktoś ma stać w drzwiach, to niech będzie Elmo. Dobra. Szybki strzał, masz. Atak. Pełny atak. Natychmiast. Ładnie. Elmo, pełna obrona. Taktyczne, pełna obrona. Dobra. Lavos, kurde, nie zmieniłem ci broni. Dobrze. Przeładuj. Dobrze. Dobra, ty poczekaj tutaj. Aż wąż podejdzie. Może mu trochę zająć to czasu. Dobra, nie wiem, czy dało się zrobić, żeby ta animacja była w jakikolwiek sposób wolniejsza. Dobra, dobra wiadomość. Nie powinien być jeszcze w zwarciu. Ma taki duży zasięg. Nie, zobaczmy, czy to się liczy jako zwarcie. Nie, nie jest w zwarciu. Okej, nie był w zwarciu. Teraz wilk już to zmienił. Dobra, on ma duży zasięg. Jak ktoś nie potrzebuje, to niech do niego może nie podchodzi. Oczywiście. Dobra, czy to już się liczy zwarcie? Tak. Dobra. Ty nam zaśpiewaj, to co zwykle, przypływ odwagi. Mugo, ty już masz ten strzał z... precyzyjny strzał, więc możesz strzelać sobie. Dobra, dlaczego pierwszym razem nie trafiłeś, bo rzuciłeś 6? No okej, na razie całkiem nieźle ci szło. Dobra, tak, żeby jego zaatakować, musimy wejść w jego obszar kontroli. A to oznacza atak. Dobra. Okazję do ataku. Ale dobra. Bez większych problemów. Dobra.
Czy coś jeszcze się tu czai? Mugo, czy twoje elfickie oko coś tutaj znajduje? Dobrze. Nic. Dobra. A więc tak, zajęło czasu mi awansowanie, nie wiem dokładnie ile. W każdym razie trochę tego powycinam, bo tam trochę przeglądałem rzeczy niepotrzebnie, tracąc czas. Walki w tej grze są trochę długie, więc przygotujcie się do tego, że takie czyszczenie takich dungeonów trochę zajmie. Chociaż nie powinny być zbyt długie. Dobra, w każdym razie to tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w przyszłych odcinkach. Hej!